Ciebie też można nazwać winnicą, a plonem Twoim ma być świętość. Pan Bóg przychodzi do Ciebie po Twoją świętość. Dał Ci wszystko. Wszystkie okoliczności życia miały służyć Twojej świętości. Oczywiście jako grzesznik jesteś daleko od zamysłu Bożego, dlatego Pan Bóg daje łaski kolejne, zastępcze, byle był z Ciebie plon świętości. Dramatem jest to, że wolę Bożą źle interpretujesz, dlatego masz swój pomysł i według własnego pomysłu zatracasz siebie w grzechach. Stąd jesteś w stanie walki z Bogiem, ale Bóg Cię kocha i daje łaskę po łasce i wszystkie Twoje klęski i to, co Ci nie smakuje i to, co życiowo gorzkie i marne, wszystko to jest po to, byś był człowiekiem świętym, niedorobionym, nieudanym, niespełnionym. Masz być świętym człowiekiem. Chodzi o Twą świętość w wieczności. Bo smutku i goryczy dostarczył Ci świat i Ty sobie też. I dziś jesteś owocem rozmaitych błędów i złych zaangażowań. To tak jak ojczyzna nasza, Polska, czy jeszcze Polska. Też jest jak winnica, która otrzymuje od Boga w każdym pokoleniu wszystko. I posyła On swoich sług, by zebrali plon Jemu należny, którym jest świętość. Ale tego nie ma. Jak w tej przypowieści, rolnicy chwycili Jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, kamieniami obrzucili, tak dziś. Powiedz komuś prawdę. No spróbuj. Odważysz się? To Ci w jakiś sposób obiją, ukamienują albo zabiją. No, ponieważ nie ma chętnych do umierania, to prawdy nie usłyszysz. Prawda jest wołaniem o świętość, o pełnię Boga i Jego znaczenie w Twoim życiu. A Tobie się wydaje, że jak spojrzysz w lustro i zrobisz korektę na twarzy, to już będzie prawie wszystko. A tu trzeba Ci pielęgnować nieśmiertelną duszę, bo śmiertelne ciało i tak ulegnie rozpadowi. Jest jeden cel życia. Przysposobić się i uzdolnić do współprzebywania z Bogiem w Jego Ojczyźnie. Świętych, w której już jest miliardy miliardów. Jest tam miejsce dla Ciebie, przygotowane od początku, od założenia świata, przewidzianeś, abyś tam przyjął dar boski, w którym rozpiękniejesz, rozradujesz się, w którym nasycony dostąpisz tego, co zwiemy zbawieniem. I pośród miliardami miliardów nie będzie tłoku ani ciasno, bo niewyobrażalny dla nas Bóg jest Bogiem bezpośredniego kontaktu ze swoimi dziećmi. Taka to Jego boska wielmożność, że On się nie wyczerpie i jest bezpośredniością miłowania Ciebie, abyś był sytością spełnioną. Twoja świętość. Czy nie jest ona niekiedy czasem nieuniknioną koniecznością, na którą się w ostateczności zgodzisz?
Świętość jest stanem niewyobrażalnym, na ziemi ukrytym, nieuchwytnym, bo to świętości się rodzisz w bólach Twoich i walce, kiedy musisz pokonać wiele błędnych zaangażowań, oporów własnych, pretensji, smutków, buntów i tego, co jest Twoim zdaniem, Twoim prawem, Twoją należnością. To trzeba odstawić i zapytać: Boże, ulituj się nade mną, jakie mi dajesz słowo i zadanie bieżącej chwili. A nie jest ona ani wyszukana, ani szczególna. Pierwszym zadaniem Twoim jest pamięć o Bogu. Wdzięczna pamięć, adorująca Go pamięć. Pamięć wytrwała, pamięć, która jak kopuła nad Twoim całym pomyśleniem jest nadrzędnością i dumy Twojej, i zaangażowania, i konieczności, pamięć o Bogu jako źródło i cel. Pamięć o Bogu jako schronienie Twoje w Nim. Pamięć o Bogu jako posłuszeństwo Jego i wykonywanie Jego przykazań i uczestnictwo w Jego błogosławieństwach. Tak funkcjonuje wiara. Tego Ci trzeba, ochronnej, ożywczej pamięci o Bogu. A później pełni obowiązki stanu, czyli czynności zawodowe i rodzinne, ciągle mając w pamięci, planach i oczekiwaniach Boga, który jest nad Tobą dla Ciebie. A później musisz świadomie też klękać i modlić się, można i nie klęczeć. Nawet należąco możesz się modlić, ale trzeba się modlić, czyli przeodziewać w Boga. A później ci trzeba iść w świat, by ujawnić swoją przynależność do Boga i obronić siebie przed zgubnym światem, bo świat jak żeru potrzebuje Twojego świadectwa, które będzie i słowem zachęty, i prawdy, i oporem walecznym, i inicjatywą mężną, bo nie pójdziesz do świata jako słabość, lecz jako uposażony przez Boga pójdziesz jako moc, czasem taka, że będziesz nie do zniesienia. Wtedy świat może się z Tobą skonfrontować, na przykład przez likwidację albo inny sposób. Módl się o to, by Twoja wiara była Twoją osobistą świętością, dumą, spełnieniem. Dziś wielu ludziom wiary grozi następujący przejaw. Jak już się uporają z kłopotami, zyskają zdrowia, dzieci się wykształcą, ma już tam długi pospłacane, to spoczywają w tym stanie jak zastygłe egoizmy. Już ich nie interesuje nic, tylko konsumpcja własnego egoizmu, pomyślności. To są ludzie bez miłości społecznej, wystarczyciele sobie, którzy pilnują swoich ziemskich osiągnięć, Boga mają jako podpórkę i środek do celu, ale Bóg u nich nie jest adorowany, nie jest stale pamiętany. Pomyślność doczesna, osiągnięta, jest dla nich szczytem i na tym szczycie zaczyna się kolejny rozdział duchowego rozkładu. Nie nastarczy Ci świat, nie nasycą Cię ludzie. Konieczność i stałość przebywania u Boga jest koniecznością nieodzowną. Jeśli masz koncepcję na życie wymyśloną przez siebie, to nie daj Boże.
Możesz mieć pomysły, pragnienia, możesz chcieć je realizować, ale pytaj Boga o zdanie. I bądź zawsze człowiekiem, który korzysta z obowiązku czasu. Czas to jest zadanie. W czasie jest łaska od Boga. Ale jeżeli w czasie danym dziś będziesz sięgać po to, co może będzie ci należne za lat 5 albo 10, to będzie to straszliwy grzech zniszczenia siebie. Cokolwiek by to było. Na wszystko jest czas, wszystko musi mieć swoją dojrzałość. Bierze się to z cierpliwego trwania przed Bogiem i z dobrych, sprawiedliwych relacji pomiędzy ludźmi. Kto się chce wyzwolić z trudnych relacji z najbliższymi i z obowiązań, ten jest czynnikiem rozkładowym dla własnej rodziny i zniszczeniem siebie samego. Co powiedzieć człowiekowi, który dorobił się 5 dzieci, a żona jest patologiczna, a to nie wiedział, kogo bierze? I teraz struktury przemocy państwowej te dzieci jemu odebrały i zawiozły do matki. A ta matka nie nadaje się do opieki nad dziećmi, ale czegoż tu nie zrobią urzędnicy. I on teraz szuka ratunku. I szuka ratunku. I co robił? No, pierwsze zaniósł 8 000 adwokatowi. Adwokat weźmie wszystko. I to, i tamto. I ratujcie człowieka bez rozumu, bez roztropności, bez Bożej łaski. Różnie ludzie w grzechach wykańczają siebie. I różnie projektują swoim dzieciom straszny los. Może i ciebie to dotyka, że nie udało się tobie mieć normalnych rodziców. Bo dzisiaj mieć normalnych rodziców to jest wyróżnienie na starcie. Dlatego potrzebujesz swojej jedyności całkowitej w odniesieniu do Boga, kiedy trzeba się uczyć mądrości i budować jakby cywilizację tu, gdzie jesteś od początku, ucząc się od Boga wszystkiego, abyś był stateczny, uposażony, wierny, wytrwały, nie odstępował od Bożego zamysłu, by iść za własnymi pomysłami. Ponieważ perspektywa twoja jest wieczna, to tutaj niczego nie przegrałeś. Nawet jeżeli dzień twój jest gorzki i czarny od rana do wieczora. No to się wszystko zakończy. Przyjdzie miłosny, sprawiedliwy, boski sąd. I otrzymasz to, do czego się nadajesz, coś sobie wypracował, do czegoś się uzdolnił. Jedni pójdą na życie wieczne z Bogiem, inni na wieczną hańbę do piekła. A twoją rolą jest się wydobyć z twojej duchowej zapaści, czego trzeba ci bardzo pragnąć i prosić Boga o miłosierdzie, byś nie roztryfonił reszty życia w pomysłach własnych, w nieustępliwości Bogu i w tym, że sycić się będziesz błahostką chwili. Bo człowiek, który nie chce się trudzić w miłowaniu ofiarnym, żyje w postawie rozkładającego go spocznienia. Spocznienie, czyli trwonienie życia, bezmyślność, nic nie róbstwo. Jeśli to nie jest stan wypełniony tęsknotą o Bogu i modlitwą, to jest to stan zmarnowanego życia. Niestety ten stan jest ideałem wielu ludzi. Ludzie mnóstwo wkładają wysiłku, by tak było. To jest tak, jak za młodu ciężko pracują, aby mieć pieniądze, a później muszą te pieniądze wydać, aby mieć zdrowie, którego znowu nie będą mieć. Życie miarą miarkowaną chroni od błędów i czyni człowieka łagodnym w obyczajach. I taki człowiek nie oblepi się wieloma niepotrzebnymi grzechami.
Naprawdę trzeba by i w Twoim życiu pewność, że któż jak Bóg, bo w Nim wszystko, by to było faktem przez Ciebie przyjętym i upragnianym.